Wiecie co, wam powiem, jak się dziwna sytuacja. Wstaję sobie rano w sobotę, zasłyszę, 30 się odpala, jedzie, co jest? No patrzcie. A co pan tutaj robisz? Kim pan jesteś, co pan tu robisz? Czemu pan mi pół czyścisz? No, taka sytuacja. Moderator w końcu przejechał 800 km, żeby poznać swojego twórcę. Tak. Można? Pierwsze można. Zadanie bojowe. Każe mi punkt czyścić, kurwa. Ja nie kazałem, sam chciał. Aha. Powiem wam tak, niespodzianka. Nie dość, że 30 wraca do łask z pługiem, to jeszcze... Po wielu pytaniach. Kiedy orka, to będzie orka. Będzie podorywka, ale będzie. Także przygotowujemy sprzęcika i dzisiaj razem z Michałem lecimy w podrywkę. Nie żeby co, ale mi się wydaje, że to chyba ja zawsze jeżdżę. Albo mój ojciec. A tu mi chłop traktor zapierdzielił i se teraz podrywkę robi. Jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, witam was z samochodu, ponieważ zaczynamy dzisiaj taki, bym powiedział, dla mnie bardzo specjalny odcinek, ponieważ dzisiaj widzimy się po raz pierwszy z moim moderatorem na żywo. Słuchajcie, Michał pochodzi z Przemyśla, ja pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, a kto się zna na mapie i geografii, ten wie, że to są dwa skrajne miasta, no niemalże skrajne, bo zarówno ja, jak i Michał mamy gdzieś w okolicach 50 km do granicy, z tą różnicą, że ja do zachodniej, do Niemiec, a on do wschodniej. I teraz, słuchajcie, stało się tak, że Michał z racji tego, że jest w delegacji w Poznaniu, czyli dość blisko mnie, to na weekend ma wolne i postanowił, że mnie odwiedzi. Ja sobie dzisiaj w sobotę będę działał z Michałem na polu. Bardzo prosiliście o orkę 30. Do tego Michał bardzo chciał się spotkać, ja też go chciałem w końcu poznać na żywo. No i stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy już tak blisko siebie, no bo wiecie, 800 a 100 km to jest naprawdę duża różnica, no to wykorzystaliśmy okazję i Michał jest teraz weekend u mnie. W piątek przyjechał, w niedzielę będzie wracać, cała sobota dzisiaj jest nasza. Także już po godzinie 9 jesteśmy na nogach i działamy w polu prawie, że. Wzięliśmy sobie pług pięcioskibowy, podorywkowy i jedziemy dzisiaj na kwadratowy kawałek pola, będziemy dzisiaj robić piękną podrywkę. Po latach 30 wraca w pole i zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Powiem wam szczerze tak, no ja tutaj liczę, że Michał ze swoim raczej większym doświadczeniem rolniczym wykaże się dzisiaj ustawiając pług. Natomiast mamy dzisiaj tak, mamy dzisiaj dwie GoPro, dwa telefony, gimbala, mocowania, magnesy i tak dalej. Chcemy dzisiaj wam nagrać coś ciekawego. Ja standardowo robię vloga, bo powiem wam, to jest takie moje, można powiedzieć, od strony backstage'owej, że tak powiem. Tutaj możecie oglądać tą dłuższą formę dalej na YouTubie. Co prawda w pionie nagrywam, bo telefon w aucie się inaczej zbytnio tutaj nie mieści na mocowaniu. Ale dłuższą wersję myślałem, że i tak nagram, bo są ci, którzy to gdzieś tam oglądają i się tym interesują. Także no powiem wam, ja byłem w szoku w ogóle, jak mi wczoraj Michał powiedział, że my się 6,5 roku znamy. Bo Michał gdzieś dopiero pół roku po tym, jak ja zacząłem nagrywać na YouTube, gdzieś tam odkrył mój kanał, kiedy była 30 z Turbo, czyli już można powiedzieć dawno i nieprawda. I wtedy zaczął gdzieś tam do mnie pisać na fanpage. Pisał tak, że tak powiem, tą drogą oficjalną. Natomiast, że ja zobaczyłem, że fajny z niego gość i że się z nim dobrze pisze, to postanowiłem go po prostu dodać na swój profil prywatny na Facebooku. Ponieważ ja to tak rozdzielam, to ja wiem, dużo jest was, dużo jest osób, które są podobne jak Michał, gdzie mamy podobne gdzieś tam powiedzmy tematyki i tak dalej. Sporo jest osób, które ciągle do mnie wracają gdzieś tam na mój fanpage i ze mną piszą. Natomiast powiem wam, że Michał był na tyle szczególny, że z nim mi się naprawdę bardzo dobrze układała gadka. Bardzo fajnie nam się pisało, dlatego go postanowiłem poznać prywatnie. Stał się moim moderatorem, prowadzi mojego TikToka, gdy chodzi o uturbienie Ursus. I powiem wam, że no dzisiaj jest właśnie ten wspaniały dzień, kiedy razem sobie będziemy jechać w pole i dzisiaj będziemy, najpierw będziemy robić podrywkę, ponieważ kombajnista będzie dopiero po południu, a później jedziemy skosić jeszcze 1,5 hektara pszenicy bądź pszenżyta, już nawet nie pamiętam. Ja natomiast zajeżdżam już na stację, lejemy 30 litrów ropy do baniaka i zaraz będziemy tankowali 30, żebyśmy mieli dzisiaj paliwa na wszystkie prace, które nas będą
interesowały. Lusterko dokręciłem. A, no to zajmij się. No, śmiało, tu lecimy. Nawet jest wilgotno, także dobrze. Widzicie, jak ja mam dobrze w życiu? Hajs z YouTube'a się robi. Chłopak przyjeżdża całą Polskę do mnie, żeby sobie pojeździć, mi podrywkę zrobić. On zadowolony, ja zadowolony. Kurde, nic tylko nagrywać na YouTube. Za tydzień wpada jakaś inna osoba i tak co tydzień ktoś coś zrobi. Trzeba tylko dawkę skręcić 30, będziemy dzisiaj to regulować. Dobra. Trzeba trochę rozkręcić te górne. No, ale wiesz, ja zawsze robię tak. Aby przejechać, żeby już się te zrobiło. Ja zawsze pierwsza skiba ma być głębiej. Tak, no bo to, żeby się wryło. Zostawimy i to już będzie tak. Zrób jedno kółko i na drugim będziemy korygować. No. Dobra. Przemiędzy przegięty jest. No ale idzie, nie przygasa. Bliżej prawej jedź jak coś. Tutaj wal po samą drogę, bo później będą ścinali na te, na pole. A teraz masz za te, za daleko. Czekaj. Dobra, dobra. Jeszcze tyle będzie. O, śmieci już było wywalane. Mówię, jak najbliżej drogi. Jak najbliżej? Jak najbliżej. Prawdziwa podorybeczka. Tyle mamy głębokości. Jeszcze go na drugim okrążeniu myślę, że ciutkę wypłucimy, bo na razie aby tylko zacząć. Podorywka, słuchajcie, jest tylko aby przerzucić, aby wymieszać. Tam niektórzy robią głęboko, ale ja wam powiem, u nas to jest typowo podorywkowy pług 5x25. To ma iść płyciutko, aby tylko przerzucić górę. Orać będziemy na głęboko później. A czy ty tak wyrzucasz na tamtą stronę, to wiesz. Daję się iść w miarę blisko. No, tu będzie słabo, bo tutaj gdzie nie podebrał co leżało zboże, to tak będzie wyglądało. O. Ciśnie go nie oszczędza. Tylko wam przypomnę, że ja ostatnio dałem dawkę trochę, no trochę, 3 obroty zwiększyłem mu
To jest zdecydowanie za dużo. Będziemy dzisiaj robić korektę dawki i paliwa na pompie. Także miał być chiptuning, a będzie less tuning, kurde. Dziesiątka płaski, zaraz troszeczkę mu zmniejszymy. Będziemy sprawdzali przy jakich, przy jakim ustawieniu pompa idzie dobrze i nie za bardzo kopci. Trzeba ten, bo się... Co? Zapchał, no, odkładzie trzeba wyczyścić. No tak, bo tam po trzcinie żeś pojechał. No. No to by ci odpadło. Jakiś weź to nowy, zdejmij tam ten. Jeszcze jest 2-3 kółka i się zaraz będzie samo, ten, samo czyściło. Ogólnie to myślę, czekaj, teraz można go trochę... Nie, czekaj. Też pierwszy przejazd zawsze jest taki... Wiem, aby tylko zrobić sobie bruzdę. Czekaj, tu go możemy ciutkę wypłycić o jeden, albo nawet tak o, zobaczymy jak tam będzie troszkę. Nie można wydłużyć. Co? Tam będzie można wydłużyć, tak, tak. Jest już fajnie pochylony. Kąt jest ok. Tylko jeszcze wydłużymy górę. Czekaj, pójdzie teraz nawet? Drugą. Dobra, dobra, tyle. Weź to na razie, zrobimy sobie te ustawienie, weź go zaciśnij. Zobaczymy jak będzie, żeby punkt odniesienia. I jak coś to będziemy sobie robić zaraz dalej. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę można wydłużyć. Dawaj, do góry podnieś trochę. Dobra, zrobimy tyle. Dobra, jedź, zobaczymy. No i elegancko. Chociaż damy troszeczkę tył głębi. Czekaj, tu damy ciutkę głębiej. Pogłęb to jeden, no. Dobra. Czekaj, nie. Nie, dobrze? Do góry? Nie, tak, dobra, jest ok. No i tak wygląda podorywka. Aby tylko zerwać tą warstwę i tyle. I zobaczcie od razu jak ciągnik elegancko, leciutko idzie. Myślę, że chyba jeszcze tylko jeden, co? Jeszcze obrót. No powiem ci, to i tak jest prawie też dobrze, w drugą stronę, w prawo chyba. Nie, dobrze, pogłębił. O, tyle. Tak? A, tak. To ja źle nie przekręciłem przed chwilą? Musiałbyś... No właśnie. A one jakieś ustawione? A, bo ta skiba jest ogólnie pierwsza tak przekręcona. Koła są szerzej i trzeba się nauczyć, żeby... No bo przód jest bardziej wysunięty. O, i teraz zobaczcie, teraz coraz lepiej. Ale zobaczcie jak ładnie wilgotne jest w polu. Nie wiem, czy by jeszcze nie poszerzyć tej pierwszej skiby. Chyba po tą stronę. Czemu tą? Będzie się wtedy mniej, więcej żeby brała. Nie, tak już będzie okej. No nie czuję tego, chłopie, tu trzeba wydajność, szerokość mieć roboczą. Dobra, spokojnie, czekaj, zaraz zobaczymy.
jakie to jest fajne. Każdy sobie tutaj działa. Fajne dzisiaj spotkanko. Od razu można sobie w polu porobić. Pół hektara do zrobienia podorywki. Nie wiem, jak to się odmienia do podorywkowania. Do poderwania. O, może tak. Także dzień dzisiaj zapowiada się pięknie. Mam nadzieję, że pójdzie bezawaryjnie. Dobra, oficjalnie przykręcamy ten kurek radości. Jeszcze trochę. Kurde, nie ma jak kluczem podejść. Śrubkę. O, dobra. I dajemy w prawo, czyli mniej. Damy mu obrót mniej. Za dużo kopci. Za ciężką nogę masz, muszę ci zabierać tej dawki. Wiesz, do zera nie będziemy schodzić, to nie ma sensu. Ale trochę za dużo pali. No teraz już tak lepiej. No, tu się będzie zapychało. Tutaj zboże leżało, to będziesz miał słabo. Opuść sobie go. Opuść. Normalnie opuść i do tyłu. Wyjdzie. Nie musisz tego ręcznie robić. Ale wiesz co? To się zawsze z powrotem. Ręcz kurwa znam to kubi. To tak, ale rozciągniesz jak tak zrobisz. To tak trzeba będzie jakoś przykrywać. Po trochę na drugą stronę i pójdzie. Rozrzucę na ten i będzie dobrze. Nie, bo to jest to wszystko to co leżało, także to będzie długie. Cię będzie chciało zapychać. No dobra, tam jeszcze się tak nie zakleja, żeby ci nie szło. Ale to wtedy jest cholerny obrót. Nie idzie jeszcze źle. Odbiedę kopa w blokadę i poszedł. Standardowo, jak mam brudne ręce, oznacza, że coś robi. O, w końcu się za robotę wziął, a nie tam. W kulki leci w Poznaniu. Jeszcze mu obrót damy mniej. Jedenasta 20. Jeszcze obrót mu damy mniej. Dwa obroty już mniej. Nie, bo miał trzy chyba podkręcone. Albo lepiej. Jeszcze przykapcą. A może ja jeszcze grubiej poleciałem.
teraz taki, o, teraz taki rzadziutki dymek jest, to taki dymek już może zostać. Powiem wam, że ciągnik fakt faktem, widzicie, dwa obroty na wizji, mniej. I teraz już widzicie, takiego zakopcenia nie ma. Ja wam powiem szczerze, że on nie przepala wszystkiego jak dymi, to jest oczywiste. Ale powiem wam, że mimo wszystko jak miał większą dawkę, to naprawdę moc była odczuwalnie różna. Te tempo zbierania się na obroty i tak dalej jest naprawdę sporo lepsze. No ale powiem wam, że ten ciągnik na tyle mało robi, że spalanie było też odczuwalnie większe. Jak na 30, to jednak powiem wam, miałem ostatnio wrażenie, że dość często muszę mu paliwa dolewać. Także damy dwa obroty mniej, dzisiaj zalaliśmy niemalże pod korek, tam tylko tyle zostawiliśmy luzu na rozgrzanie paliwa. Bo też pamiętajcie, że jak paliwo jest w zbiorniku, jest ciepło, się ciągnik nagrzewa. Zbiornik się nagrzewa, paliwo się nagrzewa i go się robi trochę więcej. Więc jak byście nalali równo z korkiem, to by wam później wyleciało. A my tutaj zrobimy ci tą podorywkę i zobaczymy, ile tego spalania wyszło, bo później tutaj naprzeciwko za tym domem mamy pole 1,5 hektara. Będziemy tam jeszcze kosić zboże. Także my na razie sobie tutaj działamy. Jest godzina, która już jest, prawie w 11:30. A gdzieś około 14-15 przyjedziemy tutaj skosić zboże. Także będziemy 60 i 30 tutaj każdy po przyczepie przyjedziemy i będziemy robić żniwa. No bo tutaj był, tu był owies, jeżeli się nie mylę. Tak, tutaj zaczynaliśmy owies, to chyba filmik już powinienem wam w końcu zmontować. To owsianka skończona. A filmiki się dalej montują. Teraz się powinno nagrywać i w ogóle. Chowamy towary do kieszeni.
robi sucho, uważaj. Kurwa, co to za filmik, jak nie ma piątki wbijanej? Musi być kampowanie. To jest must have, oporowo! Trzeba jeszcze oczywiście pokazać co? Temperaturę! Tak jest sprzęt katowany dla tych wszystkich, co to dopiszą. Niecałe 80 na oleju i 80 na wodzie. W tym przypadku na płynie. No co? Ogień dalej.